Czas na to, by powiedzieć, wróciliśmy. Po raz kolejny na 2 godziny. Bez 5 minut. FJTB. Rozpoczęte. Maciek Śmigielski, Wojtek Dominik, kłaniamy się i polecamy nasz profil na Facebooku, a także adres mailowy fjtb@afera.com.pl.
You said you wouldn't work nights anymore.
Chciałem tylko wam powiedzieć, że nie robimy sobie jaj. Jest wielka moda na bity z lat 90. Ojej, orzeszek. Właśnie na takie bity. No i co? I kluby wszystkie na zachodzie grają taką właśnie muzykę. Może i te bity toporne, ale FJTB je przyjmuje. Myślę, że moda na lata 90. jeszcze potrwa przez dobrych kilka lat. Ona tak naprawdę dopiero się nakręca. A zaczęliśmy od pięknego remiksu Cats and Dogs dla Soul Club. A później był Benedict, ten sam Benedict, którego w zeszłym tygodniu graliśmy. Ten sam Benedict, ale inna muzyka od niego. Konkretnie dziś Why Don't You w remiksie Fulberta. Jako trzeci bicep. No, nasze bicepsy już gotowe na dzisiejszą walkę z każdym kilogramem muzycznym. To jest czwarty numer, nie? Który leci u nas dzisiaj. Nie, to jest właśnie bicep. FJTB, jak się macie? No widzę, że nasze stałe, wierne słuchaczki już przy radioodbiorniku, a właściwie przy komputerze, bo one w Subicach nas słuchają. Pozdro Hanka, pozdro Dorota. No ale Poznań też czuwa, jest Ewa Joanna i Kazimierz. Pozdro Warszawa, pozdro Agnes. Szkoda, że cię zabrakło w Łodzi. Oj, ciężki weekend za mną. No a wy bawiliście się, pracowaliście w miniony weekend? Dajcie znać. Jeśli nie ma was na Facebooku, polecamy fjtb@afera.com.pl. Keep.
normalnie dzisiaj kolejne rave party robimy. Ci, którzy śledzą nas na Facebooku, już wiedzą, kto dziś nas odwiedzi po 23. Ci, którzy nas nie śledzą na tym medium, no to muszą wiedzieć, że Szymon i Gorąco u nas się pojawi i coś powie ciekawego. Szymon i Gorąco kojarzony z Bogdan K. Szymon organizował nam przez całe lato fajne imprezy w tym miejscu. No a teraz, skoro lato się skończyło i pogoda dobra się skończyła, Szymon ma kolejną propozycję dla wszystkich tych, dla których muzyka i dobra zabawa jest ważna. Szczegóły po 23. Dirty Two. Dobry numer. We'll be right back.
To jest edit Dixona. Dixon wraca. FJTB, robimy to na żywo. We'll be right back.
zabawowo podeszliśmy do naszego miksu. Nie tylko dobrze się przy nim bawimy, ale także gramy zabawową muzykę. HNNY for the very first time. Czy ktoś z was słucha nas dzisiaj po raz pierwszy? Jeśli tak, koniecznie dajcie znać i przyłączcie się do naszej FJTB rodziny. FJTB, czyli Funk Jazzical Beats, znajdziecie nas na Facebooku. FJTB@afera.com.pl to z kolei nasz adres mailowy. Dzisiejszy set będzie trochę krótszy, no bo mamy gościa, więc musimy go wyeksploatować i popytać o to i owo. Po 23 na tej antenie pojawi się Szymon i Gorąco. Animator poznańskiej kultury. Animator poznańskiego klubbingu. Na naszym cyferblacie 10 minut przed 23. We'll be right back.
Ale ten numer jest faworytem minionego tygodnia. Nowy track od A1 Bassline, Slingback. No i tym faworytem kończymy dzisiejszy mix. Trochę wcześnie, no ale dziś mamy gościa. Minuta po 23:00 FJTB. Pozdro Katarzyna. Kto jeszcze z nami? Klik, klik. Odsyłamy was do Facebooka.
Hanka pisze, coś czuję, że dzisiejszą audycję reprezentował będzie imprezowy obrazek lat 90. No trzeba coś wymyślić. Co prawda mieliśmy jakiś czas temu przegląd tego, co działo się w latach 90., ale czemu nie? Wymyślimy może wspólnie jakiś symbol lat 90. Za chwilę na naszej antenie Szymon i Gorąco. Zostańcie z nami. FJTB, gramy do północy. Też sobie zrobiłem z pracy hobby i z hobby pracę. To w sumie ja bardzo się utożsamiam z tym, co napisałeś, a później wygadałeś. To miło, ponieważ to właśnie był tekst, on jest bardzo mocno oparty na moich przeżyciach, autopsji i taki ekshibicjonistyczny mentalnie, ale... No ja też również... jestem ekshibicjonistą, ale tylko za mikrofonem i to chyba też w sumie. No tak, tak. No to właśnie się zgadzasz? Nie, ja się narzucam sobą także na co dzień moim znajomym. Także to akurat wszystko się zgadza. Tym niemniej kierowałem go także do ludzi, którzy właśnie coś robią, są kreatywni. I z tym kawałkiem się wiąże taka historia, że nagrałem niedawno teledysk do niego, jeszcze go nie publikowałem, ponieważ zrobić takie z takim boom i wow. I wszystko jest fajne, jest naprawdę bardzo fajnie zmontowane, natomiast brakuje na nim ludzi, ponieważ zrobiłem event na Bogdance i właśnie, że kręcimy klipa i tak dalej, zapraszamy wszystkich. No i nie ma na nim zbyt wielu ludzi i myślę, że to nawet... Biednie to wygląda. Biednie, bardzo, bardzo trafnie, celnie. No to można w komputerze dorobić.
Tak, tak, to już kilka osób mi proponowało. Natomiast nie, no to też pokazuje trochę prawdę o tym, jak właśnie ciężko jest być tym kreatywnym człowiekiem w Polsce. W Polsce może w ogóle po prostu jest ciężko być. A może wszystko się ogranicza tylko do tego miasta tutaj. No właśnie chciałem, widzisz, zrobiłeś taką długą introdukcję. Myślałem, że będzie krótka i cię przedstawię. Aha, bo no. Panie, panowie, Szymon i gorąco zapowiadany przeze mnie dotarł. I gorąco się zrobiło w studio. Tak. Ja wiesz co, muszę o to zapytać, bo tak. Głupio mi było prywatnie, w prywatnej rozmowie o to pytać, bo nie znamy się jak łysy konie, chociaż gdybyśmy się znali jak łysy konie, to już bym wiedział. Tak. A w związku, że nie, to nie wiem i pewnie słuchacze też zadają sobie to pytanie. Skąd ten pseudonim i gorąco? Aha. Otóż połowa mojego świata mówi na mnie Igor i był, gdybym po prostu był Szymon Igor, byłbym kolejnym Igorem, który nie ma na imię Igor. Dlatego po prostu dodałem sobie to on, co właśnie to taka młodzieńcza fantazja się. Też nie taka uwidacja. Młodzieńcza, już się nie, tak nie odmawia. Ale to od wielu lat po prostu ten pseudonim jest tam gdzieś ze mną i to młodzieńcza fantazja po prostu, że po prostu gorąco. Rozumiem. Teraz to czy uiszcza jako samo spełniające się proroctwo, ale po latach. Słuchaj, no to teraz nawiążę do tego, o czym mówiłeś, bo trochę cię opanowała pod koniec wypowiedzi i w tym numerze też mam takie odczucie, taka fala zgorzchnienia. Ja też już jestem trochę zgorzchniały, to jest chyba taki przywilej wieku i jakby przywilej wielu prób niestety chybionych. Prawda jest taka, to co powiedziałeś jest prawdą, że trudno w tym mieście cokolwiek przeprowadzić. I teraz Szymon, ja ciebie podziwiam, bo ty jesteś właściwie człowiekiem takim instytucją, bo oprócz tego, że robisz swoje i kręci cię rap i nagrywasz ten rap ciągle w podziemiu przecież, to jeszcze wziąłeś się za bardzo ciężki, trudny chleb, czyli organizację jakiegoś życia kulturalnego w tym mieście. I powiedz mi, dlaczego tobie się chce do cholery? Znaczy, chcę w ogóle coś robić, czuję się dużo lepiej, jak coś robię. Nie zastanawiam się dużo nad tym, po prostu to robię. Kto myśli nad tym, nad każdym kolejnym krokiem i rozkmija się, to po każdej strony rozkliwa się nad tym, po prostu nic nigdy nie zrobi. I znam też wiele przypadków takich ludzi. Przez takie też myślenie też właśnie może cały czas siedzę w tym undergroundzie, jeśli chodzi o rap. Także postanowiłem po prostu robić. Ale wiesz, ale każdy chce widzieć jakieś owoce swojej pracy. Wiesz, no wybacz, że ci przerwę. Zdarzało się. Jeśli chodzi o to, co się działo przez to lato na Bogdance, to było też kilka bardzo fajnych eventów. Ja mam świadomość tego, że że po prostu to jest mozolna praca, tak patrzę na to, jak wyglądał wzrost Container Art. I też podziwiam ich za to, że im się chciało i chciało im się i zbierałem tego plony po latach, także w końcu myślę, w jakiś tam sposób się opłaca, są miejsca, którym się udaje, no wiesz, jakby takie ogniska jak zupełnie różne, natomiast też obydwa na wysokim poziomie, SQ 8 bitów w jakiś tam sposób się zakorzeniły w mieście po prostu. Da się coś tam zrobić i ja albo jestem naiwny, albo jestem po prostu idealistą i wierzę w to, że warto tam coś robić. A poza tym jeszcze w grudniu tego roku siedziałem w biurze i słabo mi po prostu nawet szło. Po prostu nie czułem się w tym totalnie. Dużo lepiej się odnajduję w tym i mimo, że czasem tam może nie wieść, mimo, że robię kawałek i mam tam, nie wiem, 300 odsłon i patrzę, po miesiącu mam 400 odsłon i kiedy wiesz, moi koledzy, z którymi zaczynałem, mają po milion odsłon. Tak. To
trochę się irytuję, trochę się zniechęcam, ale no warto jednak nie wszystko to robić, nie? Słuchaj, no ja widzę, że tu się nam gruba dyskusja szykuje. Zróbmy małą przerwę. Mieliśmy już grać muzykę, która będzie nawiązywała do tego, co Szymon szykuje nam, mimo że no właśnie z tą kulturą i z waszym uczestnictwem w tej kulturze różnie bywa, to Szymon szykuje na jesień i zimę i nie tylko, bo mamy nadzieję, że to będzie tak, jakaś długofalowa akcja. Utrzyma, tak? I... To o tym pogadamy później. A teraz, skoro zaczęliśmy od rapu, to ja bym chciał coś zagrać rapowego. Pójdę do Maćka, płytę tam. Spoko. Zmienić. Jestem ciekaw, co takiego. Jasne. Taki dziadek. Tak, ale przygotowałem taki numer, który ostatnio mi znowu krąży w głowie, wiesz, zupełnie nie wiem dlaczego, nie wiem, czy oglądałem jakąś muzyczną telewizję i ta muzyczna telewizja puściła klip do tego. Nie wiem, jak to się stało, ale od kilku tygodni krąży mi po głowie I Like It. A nie, Maciek, to sorry, to nie to, to nie jest Grand Puba, czwóreczka jednak, to Grand Nelson był. Granda Nelsona zagramy w przyszłym tygodniu z drugiej strony tej epki, którą odtwarzaliśmy z kolei w zeszły poniedziałek, bo ta epka jest doskonała i już teraz nie pamiętam, jak się ten utwór, którym się tak podniecałem w zeszłym tygodniu nazywa, jak jest zatytułowany, ale okazuje się, że także strona B jest smakowita. No a teraz wspomniany Grand Puba, I Like It. Doogie Love, dropping 2000. Dig the way this go down. Check it. I hit a flow all dipped in low. Sit back and sip mo as I count my dough. Grand Puba Maxwell, Doogie, coming with the New York. We keep it real like jail when we mic talk. Honeys know, cause when I'm in a set, Grand Puba is the one who makes they stink box wet. So let me tell you something, lady, when your float is floating, it's all cream and baby. I made this one for the brothers in the party, to find a hearty and dance body to body. Step one, first you grab honey by the waist. Step two, then you move out of ghetto face. Step three, then you look a dead in the face. Step four, now it's time to lead this place. Hold up, be careful of the cheesers, the teasers, the one who wants the money and the visas. I'ma tell honey straight off the back, but please don't even go there with that. Dig it. This one's designed to make the spine in your back whine. Grand Puba, nice setup for you every time. And you say New York City. And you say New York City. And you say New York City. And you say, could it be I stayed away too long? MCs be wishing I was gone, because they wanna be where I are, but you can't get that far, so stop wishing on the star. It's only one Grand Prix, so honey, do what you did on the night you creep with me. It's no doubt I come real with that, the butter trap, the one that makes honeys hit the bed mat. I'm energetic, poetic, athletic, with good credit, so just move like I'm Simon and I said it. You see, my flow is just a step ahead, I'm still wicked in the bed, because I'm downright nasty like newlyweds. So back up and let me breathe, because when it comes to getting down, I'm getting looser than a crackhead's hair weave. And I got your mind, golly, while you never find a style like this if you're searching me your mouth. So won't you let Puba nice y'all party? I hit a flow like Al Jarreau. See, I've been doing this for years, I'm leaving MCs in tears, tears. Dig it, cause they falling just like the rain. Grand Puba's too much for the brain. Now gold diggers who try to get it, I left them backwards. They thought they fought it when they shit it, cause Puba's everything. And everything is cool, cause I hit him with a one, and then with a two. Yeah, cause that's just how Grand Puba and Stud Doogie do. You didn't know I was the bomb, baby. Somebody should've told you. Somebody should've told you. Yeah. And you say New York City. No doubt. And you say New York City.
get down, no doubt. Down for ours, we get down, no doubt. Down for ours, we get down, no doubt. Down for ours, we get down. Cause we get down for ours, we get down, no doubt. Down for ours, we get down, no doubt. Down for ours, we get down, no doubt. 95 play, and I'm out. To był BJK Ouverture, że tak się wcielę w rolę tutaj komentującego. Wiesz, gość w dom, Bóg w dom. To miło, to miło. Kawałek pochodzi z, otwiera właściwie album, który jest dokumentacją tego, co tam się działo na zeszłorocznym Beat Battle Poznań, organizowanym przez Proporcje, mistrzostwa, które są, które to Beat Battle są mistrzostwami Polski w robieniu bitów, zdaje się. A to teraz będzie kolejna edycja, prawda? Tak, czy już była? Właśnie ja nie wiem, zgubiłem jak ten moment. Będzie, będzie kolejna edycja, to się do końca nie łapie, czy to eliminacja do tej finałowej edycji, czy sam finał będzie, ale już wkrótce będzie kolejna impreza sygnowana znakiem Beat Battle i na pewno będzie chodzić o pojedynkowanie się na robienie bitów, pomysł fajny. A czy można przyjść na taki Beat Battle na przykład z trzema wiadrami i na tych wiadrach łupać bity, czy trzeba mieć jakieś urządzenia profesjonalne? Wydaje mi się, że trzeba mieć profesjonalne urządzenia, jak słychać zresztą potem, po tym bicie BJK, to, to te urządzenia też nieźle, nieźle powykręcane trzeba mieć. To a powiedz mi, czy BJK jest postacią poznańską? Wiesz co, nie znam. Nie znam, wszedłem na jego SoundCloud, widziałem tam jakiś jeden, jeden kawałek i to jakiś tam, jakiś remix albo mashup, nie wiem, coś takiego. Także zdziwiłem się, że na takim poziomie wykręca bity właśnie tutaj. I podoba mi się ten podkład, lubię sobie, nawet napisałem do niego zwrotkę, ale no, będę musiał poszukać oczywiście jakiegoś bitu kiedyś do niego.
tutaj dodatkiem. Przejdźmy do meritum, tak. Do muzyki jeszcze wrócimy i to już za moment, no ale żeby była muzyka, to trzeba najpierw jakoś ją zapowiedzieć. No i właśnie zapowiedź muzyki będzie łączyła się z zapowiedzią tego, co być może fajnego w Poznaniu znowu się wydarzy i otworzy. Wy się też otwórzcie na tę rzecz, bo warto. Od was tak naprawdę wszystko zależy. Jeżeli wy się otworzycie, to inicjatywa się uda i po prostu będzie w Poznaniu znowu fajniej i będziemy bogatsi o jeden lokal, jedno miejsce, no właśnie z tych undergroundowych więcej. Co szykujesz? Otóż szykuję wspólnie z moimi pryncypałami, których tu pozdrawiam, w sensie ludźmi, którzy w jakiś sposób tam zauważyli potencjał zarówno w tym, czego potrzebuje Poznań, jak i tym, że poniekąd ja mogę w jakiś ten sposób im to pomóc im w tym w organizacji tego. Organizujemy wspólnie już po zamknięciu projektu miejsce Bogdanka, który to projekt być może jest wam znany. Organizujemy imprezownię, no jak tutaj powiedziałeś, undergroundową bardzo mocno, bo zarówno jeśli chodzi o dosłowne znaczenie, jak i to metaforyczne. Metaforyczne tego, że będziemy tam puszczać muzykę bardzo dobrą, a jak wiadomo, u nas to, co jest bardzo dobre, to jest undergroundowe. A jeśli chodzi o to dosłowne, fizyczne, topograficzne, to dlatego, że będzie się mieścić w piwnicy. Klubu pod Minogą. No i to jest taki mały psikus właśnie, że klub pod Minogą, znany z tego, że trafiają tam po prostu rozochoceni studenci, bawią się dobrze albo nie, i wyraźnie mają w poważaniu. Nie zapędzaj się w ten obszar. Okej. Okay. A co mają w poważaniu? No właśnie, chętnie się dowiem, co mają w poważaniu. Mają w poważaniu, co im tam po prostu leci. Ma być dobrze, ma być taniec, ma być muzyka, mają być ludzie, z którymi będą się bawić, i to jest dla nich najważniejsze. Natomiast my, wykorzystując to, że tam zawsze są ludzie, chcemy zaprosić ich na inny parkiet z inną muzyką, z czymś, czego być może nie słyszeli, a być może słyszeli tylko, nie wiem, na ścianie facebookowej albo w FJTB na przykład. I chcemy, żeby następny raz już tam przyszli świadomie na przykład. To jest dobra rekomendacja tego nowego miejsca, czyli piwnica pod Minogą. Tak, piwnica pod Minogą. I to będzie się nazywało Minus, prawda? Minoga Minus. Tak, przewrotnie, ponieważ chcemy dać coś bardzo pozytywnie dołożyć do pieca. I kiedy ruszacie? 13 października. 13 października w piątek? To jest sobota. Sobota, no to dobrze, że sobota. No to nawiążmy teraz właśnie, żebyśmy mogli zagrać muzykę. Nawiążmy do tego, co się będzie działo na otwarciu, kto zagra, co zagra i może o planach później. Ale najpierw właśnie, kto zagra na otwarciu i poprzemy to dźwiękiem. Na otwarciu zagra Led Kolban, wschodząca gwiazda światowej muzyki elektronicznej. Tak to mówię to tak z takim pełnym przekonaniem. Człowiek, któremu należy się szacunek za to właśnie, co robi w danym momencie, a nie tam, że 10 lat temu wydał jakiś fajny kawałek i go mieliśmy okazję posłuchać. Przyjeżdża do nas z Białorusi, przylatuje, ale wydaje w Berlinie w Communication Records. I został zaproszony przez naszego rezydenta sobotnich imprez, Lokomotiva z Play It Loud, człowieka z olbrzymią pasją i taką energią i właściwie nie wiem skąd on to zbierze, że się właśnie nie poddaje i cały czas pcha ten wózek. Będzie zagrał oprócz tego jeszcze Mariusz Slickerson, który przyjeżdża do nas z Londynu. Człowiek, który produkuje jingle dla BBC, natomiast dużo lepiej produkuje
muzykę, którą kocha, czyli Deep House, Tech House. No, jingle BBC ma niezłe zresztą. No właśnie, ja nie wiem, które to jego, ale któreś tak. No i będzie i jeszcze line-upu dopełni Wladimir Kozaków, czy w takim razie mogę poprosić o małą zmianę w tym, żeby poleciał właśnie kawałek remix Led Kolbena. Tak, proszę pana, już się robi. Już macie, gramy 27 minut po 23. To jest FJTB. Do rozmowy z Szymonem wrócimy za moment.
powiem ci, że jak na otwarcie, to konkretnie. No konkretnie, tak. Czyli nie pleciesz po próżnicy i będzie undergroundowo, podziemnie, piwnicznie, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Będzie, aczkolwiek tutaj, wiesz, no muszę powiedzieć, że wiesz, taki czynnik, bo tak jak rozmawialiśmy, ciężko jest, wiesz, cokolwiek wyłowić z tej masy, wiesz, rzeczy, które są teraz wyprodukowanych i tak dalej. I trzeba się spierać po prostu jakimiś takimi czynnikami zewnętrznymi, być może obiektywnymi, albo tam intersubiektywnymi, wiesz, jak i koherentnie ten koleś został uznany za dobrego. Dużo ludzi twierdzi, że jest po prostu dobry. Mamy, wiesz, na SoundCloudzie 40 tysięcy followersów. No, dla mnie wiesz, to przemawia. Do mnie to przemawia, mimo, że... I od razu zazdroszczę. No właśnie, nie wiadomo, jak to zrobić z Kubany, z jakimś Mińsku, nie? Z Mińska jest? Z Mińska, no. Ale nie Mazowieckiego. Nie, tego tam... tego prawdziwego. Za Bugiem. Grając tak w sumie undergroundową muzykę, w jaką gram. No i tam zdaje się, że jeśli chodzi o minimal, to jest 11 na świecie, przynajmniej na, wiesz, w rankingu Top DJs.com. I 13 będzie go można posłuchać, tak. Października w Minodze Minus. Tak, na otwarciu. To jak jest tak wysoko notowany, to pewnie jest drogi. Coś czuję, że ten poziom 0 i plus 1 będzie musiał dotować Minogę Minus. No mamy przynajmniej przez pierwszy okres właśnie, działalności. Mamy nadzieję, że nie. I kwestie w takich, wiesz, bookingowych, wiesz, nie chciałbym rozmawiać, tak, sprawa właśnie Lokomotiva, który ogarniał to razem z Played Loud. Jak on to zrobił, to tylko jemu jest wiadomo. Dla mnie jest jedna ważna, bardzo ważna sprawa i z tą sprawą się wiąże kolejne pytanie. Mhm. Czy będzie dobre nagłośnienie? Tak, dobre. Będziemy, robimy trochę... właśnie taką hardkorową akcję, ponieważ całe nagłośnienie wymieniliśmy i ono jest sporządzane jeszcze teraz, także mamy do bardzo dobrego człowieka od tego i no, będzie nagłośnienie, bo muzyka elektroniczna bez nagłośnienia to jest niemożliwa, no oczywiście odsłuch dla DJ-ów i tak dalej. Myślę, że tutaj akurat wiemy, co robimy. Dzisiaj mało ludzi, którzy biorą się za otwieranie knajpy, właśnie zdaje sobie sprawę z tego, że dźwięk jest ważny, jeżeli chce się mieć klub, dyskotekę, jeżeli chce się zarabiać muzyką na egzystencję tego klubu, no to trzeba wyłożyć. Wiele osób nam w ogóle to mówiło, wiele osób mądrzejszych od nas, albo przynajmniej tak samo mądrych jak my, że po prostu, no, jeżeli chcecie tam mieć ludzi, no to musicie im dać po prostu tą muzykę, ten bas i to nagłośnienie, no i dostosowaliśmy się do tego po prostu. Co będziemy teraz grać? Lokomotiva, czyli rezydenta sobotnich imprez. Oczywiście nie wszystkich, ale zawsze w miesiącu będzie miał swoją imprezkę, którą będzie ogarniać. Opowiedz właśnie coś o cyklach, które macie zamiar realizować. Czy to tylko właśnie klub, który będzie funkcjonował w weekendy, czy też coś będziecie w tygodniu przygotowywać, no, dla klubowiczów? Na razie jest tyle pracy z weekendem, że skupiamy się na piątku i sobocie i piątek i sobota będą diametralnie różnymi dniami w naszym klubie, ponieważ w sobotę chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że człowiek, który zastanawia się, co robić w ten sobotni wieczór, będzie wiedział, że w Minodze Minus zawsze jest techno i house. Zawsze tech house, deep house, minimal to wszystko techno do house'u. Natomiast w piątki, soboty zawsze połamańce, drum and bass, dubstep, breaky, hip-hop, ten nowy i ten stary, ale raczej DJ-ski, aczkolwiek no nie zamykamy się też na jakieś tam nałączenie imprez z koncertami, ponieważ no, mamy jednak te trzy poziomy, na scenie pod Minogą dzieją się koncerty, działy się również bardzo fajne koncerty hip-hopowe i myślę, że możemy to też jakoś tam łączyć. No i
odpowiadając też na twoje pytanie odnośnie tygodnia, to to tak, no docelowo chcielibyśmy imprezy w środę, czwartek, piątek, sobota. No na razie mamy taki szlomowski plan, żeby zrobić imprezy w środę i zrobić imprezy z prawdziwie czarną muzą.
To się tak zakończyło, bo to demo jest, nie? Niedokończone tak, jeszcze. Ty, tak, ale tak, naprawdę tak. Dobre. No. Trochę właśnie z Szymonem poza anteną mówiliśmy, że podobne do Mala. Jeżeli... Możliwe, że tego Mikołaj słucha, bo ten track, który słyszeliśmy, był właśnie spod ręki Fallouta, znanego bądź też nieznanego producenta basowej muzyki z Poznania. Poczekaj, zobaczę na Facebooka, może ktoś komentuje to, co tutaj się dzieje, ale nie komentuje. Wszyscy właśnie widzisz, że rozpieściliśmy słuchaczy i w ogóle technologia rozpieszcza słuchaczy, bo wszystko jest podane później tak. Post factum na tacy przez SoundCloud, Mixcloud i YouTube. Że sam słucham tych audycji we wtorek rano, już sobie tak ogarniam rano, budzę się, ogarniam, znaczy rano. No nie trzeba się katować przed północą i z oczami na zapałki słuchać nas. Co my jeszcze gadaliśmy? Właśnie szkoda, że nie było można nas podsłuchiwać, bo okazuje się, że ciekawsze rzeczy w sumie mówimy poza anteną niż na niej siedząc. Tak to już jest, że... poniekąd czerwona, tak, czerwona lampka. Mnie też, wiesz, mimo że no, przecież tyle lat to robimy, to jednak no, zapala się to czerwone i człowiek gdzieś tam się blokuje trochę. To naprawdę było dobre. Jeszcze przypomnij raz pseudonim tego człowieka, którego słuchaliśmy. Fallout. Jest reprezentant załogi Ictus Sound, z Ictus Label i też założyciel Sinus Akademii. Można wejść na jego bloga, można słuchać jego podcastów i audycji i można przyjść na jego imprezę, która też odbędzie się już teraz, mogę powiedzieć, 9 listopada w klubie Minogaminusa. Ale oprócz tego oczywiście na inauguracji, na otwarciu, w dzień otwarcia klubu też wystąpi, tak? 13 października. Nie mieszamy tak klimatów, on gra jednak, mimo że teraz tak poszedł trochę w tak dub techno albo coś takiego, to gra jednak muzykę basową, dubstep, właśnie ten inteligentny dubstep, czy też deep bass music, no ale też takie rzeczy jak słyszeliśmy przed chwilą, natomiast w soboty u nas jest naprawdę techno, house i nie ma od tego odstępstw, mi chyba, że takie nieduże. Zamknijmy temat Minogiminus. Uh-huh. Polecamy wam to miejsce. My oczywiście z Maćkiem też sprawdzimy, jak to miejsce będzie funkcjonowało. Nie mogę ci obiecać, że będziemy na otwarciu, ale postaramy się. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać o twoją twórczość. Uh-huh. Co tam w twoim studio domowym? Czy robisz nowe rzeczy? Czy stanąłeś w miejscu? Bo znam takich, którzy stanęli w miejscu. Ja nie mogę im wybaczyć. Ostatnio się spotkałem z, nie wiem, czy kojarzysz taki głos, Ewa Nawrot. Tak. Tak, to jest też dla mnie trauma, że ja słyszałem kiedyś, bo nagrywaliśmy w jednym studiu, znaczy dużo powiedziane, ponieważ ja po prostu do tego studia trafiłem i ostatecznie się z chłopakami nie dogadałem, natomiast oni robili jej muzykę i to była taka soulowa, inteligentna elektronika i się poskładałem, że takie rzeczy się dzieją w ogóle też. Ale wiesz co, ja mam w ogóle wrażenie, że to niestety polega na tym, mówię o tym, że Ewa stoi w miejscu, że po prostu nie ma w Poznaniu żadnego producenta, który by robił, właśnie nie robił, bo widzisz, wszystko dzisiaj polega na robieniu w komputerze muzyki, a nie ma kompozytora, który po prostu potrafi napisać ładną piosenkę, a później ją wyprodukować jeszcze, nie? No, możliwe, ale to jest problem, z którym się boryka Ewa, tak? Bo Ewa, znaczy ja nie chcę diagnozować problemów Ewy, broń Boże, no. Jestem daleki od zrobienia tego, szczególnie na antenie Radia Afera, ale wydaje mi się, że Ewa ma doskonałe narzędzie pod tytułem głos, ale ma trochę problem z wyprodukowaniem po prostu muzyki, bo się nie zna na tym. Mhm. Ale są tacy ludzie, którzy w jakiś sposób nie potrafią wykorzystać swojego tam talentu. Z tego co wiem, to ona tam na przykład działa też teraz, jeśli chodzi o tam uczenie innych śpiewania. Tak, ma szkołę śpiewu. I widać, że czasem łatwiej się odnaleźć w takiej materii, mniej twórczej, natomiast takie bardziej rzemieślnicy wykorzystując te swoje talenty i umiejętności, doświadczenia, które się tak w jakiś sposób zdobyło. Ja taki przykład też znam, mój producent, z którym przez lata współpracowałem, też jest genialny, no tak nie boję się tego powiedzieć, jest genialny, jest bardzo dobrym wokalistą i świetnym producentem i on potrafi komponować, to trzeba mu oddać. Natomiast kawałek zrobił jakieś
jakiś rok temu, powiedzmy, zrobił kawałek, no, nagrał, także nagrał sam, zaśpiewał go, wyprodukował i puścił. Zresztą z moim też udziałem i zdaje się, że puściliście tutaj nawet Serce będzie miałeś, tak się nazywa taki kawałek, taki falsetem tak, śpiewa. Tak. To był pierwszy numer zresztą, który usłyszałem od ciebie z twoim udziałem, no. No, wracając do, bo wszystkich mówimy tylko nie o tobie. No, a to wyjątkowo, naprawdę. Ludzie, którzy mnie znają, nie mogą uwierzyć. Ja mam taki problem, że zająłem się też właśnie tymi wszystkimi innymi rzeczami, animowaniem i tak dalej. I mam bardzo, bardzo mało czasu na rapowanie i mam też problem, rzeczywiście mam problem z produkcjami. Ciężko znaleźć producenta, który by właściwie okiełznał to, co ja chcę zrobić, bo ja sam do końca też teraz nie wiem. I zdarza się tak, że usłyszę jakiś podkład i zaraz piszę do kogoś na SoundCloudzie, żeby mi go dał. I tak też właśnie powstał ten kawałek, który puściliście na początku naszej rozmowy. W ogóle na SoundCloudzie to był kanał gościa, który robi Future Garage. O. No i takie coś tam znalazłem. Z Szamotu w ogóle polecam wszystkim popenetrować sobie, poeksplorować szamoturską muzykę basową, bo naprawdę jest co. No i jak to trochę ogarnę, to zacznę... To myślę, że coś wyda mi, ale na przykład nie chcę teraz żadnego LP robić. Raczej będę sobie takie rzeczy wypuszczać i będę się starał, wiesz, wypuszczać klipy i tak dalej. Zawsze tego po prostu mi brakowało. Ja mam w ogóle wrażenie, że wy wszyscy robicie swoje rzeczy do szuflady. Co jakiś czas wpadam na... Ojej, on kiedyś był fanem MC, później był panem Bartasem, a teraz wiem. Jest... Ja to nigdy, powiem ci, że słyszałem od nim od dziecka. Amoka. Tak, słyszałem od nim od dziecka i nigdy gościa nie słyszałem. Naprawdę? Naprawdę. O, stary, on ma... Słyszałem disy na niego nawet, wiesz, Kornik tam jechał po nim, nie? Tak, nawet w twojej audycji. Możliwe. Stary, no. Ja uważam, że to jest wielki talent. Mało tego, miałem przyjemność też zaśpiewać w jednym wspólnym numerze. Mam go gdzieś na minidysku, jeśli dobrze pamiętam, zatytułowaliśmy ten utwór O mój Boże. Ja mam nadzieję, że wam się wszystkim uda, że nam się też wszystkim przy okazji uda, bo prawda jest taka, że fanów muzyki chyba w tym mieście, no mimo wszystko trochę jest. Trochę jest, no. I jeżeli wy coś będziecie tworzyć, to my będziemy słuchać, my będziemy chodzić w miejsca, w których będziecie występować, w miejsca, w których będziesz robił imprezy i taką widzę świetlaną przyszłość przed nami wszystkimi. Ja mam tylko jedno życzenie, żeby te wyjścia na te koncerty, to nie była jakaś misja, to nie było jakieś o kurde, zrobię mu przysługę, o, bo tak trzeba. Tak, tylko po prostu, chcemy, żeby to chcemy, było, lubimy. Tak, bo chcę, bo lubię, bo co robisz, mam wyjść, siedzieć w domu, tak. No idę, po prostu. No. Zmieniajmy nasze miasto, zmieniajmy naszą rzeczywistość, kończymy, bo się nam nie zmieści twój utwór w podcaście. Koniecznie, ale to pozwól, że go zapowiem. Dobra, bo... to jeszcze powiem, wydawcy dzisiaj nie było za mikrofonem, ale w przyszłym tygodniu sobie to nadrobimy. Maciek Śmigielski, Szymon i Gorąco, nasz wspólny gość, Wojtek Dominik, dziękuję. Ja również dziękuję, a przed państwem Wetty i Szymon i Gorąco w kawałku Pobudka w basowej wersji tej edycji, tej piosenki. Yeah.
zgoła innego, lecz nie było to zwykłe pies. Bardziej chodź do tego. I usta mówiły wiele rzeczy, ciężko pojąć dlaczego. Przekreśla to z byle przyczyn, pewnie dlatego, że jest kobietą. I ręce rzucały miecz, coś pięknego i głębokiego. Te same ręce chwyciły miecz, kiedy podszedłem ze swoim ego. Rozcięła mą pies, zaczęła jeść, był w tym coś łapczywego. Jeden z gęsty blef, pewnie dlatego, że jest kobietą. I przeglądała się we mnie, szukając czegoś. I bardzo chciała być mnie gdzieś wielbiącego. I próbowała utknąć treść życia mego do czegoś bezpiecznie zamkniętego. Kurwa, nie będę twoim kolegą. Siebie tu na chwilę, jak kebabem. Na chwilę położyłem się, zapadłem w sen. I śniłem motyle i truskawkowy dżem. Jak ty się obudziłem, spojrzałem na godzinę. To nie ten sam dzień. Dlaczego tak zabile i co zostawiłem w tyle. Przyszedłem tu na chwilę i nim zauważyłem, gdzie jestem, poczułem, że od zawsze tutaj byłem. Wolałabym normalnie fakt. Lubię ją i szanuję i to co jest, jest takie normalne. To co jest, to jest, choć nie wiadomo co to jest. Pod każdą fotą puste miejsce, bo po co nadawać temu inny sens. To nie ten sam dzień, ale też nie noc. Na chwili nie trzymałem, nie dałem się zwieść. Skąd skrupulatnie wciągam w ten i twardo stąpam od swojej bazy, swoimi ścieżkami bo bliżej niezbyt ustawane coś. Chcę tu na chwilę, jak kebabem. Na chwilę połączyłem się, zapadłem w sen. I śniłem o tyle i truskawkowy dżem. Jak ty się obudziłem, spojrzałem na godzinę. To nie ten sam dzień. 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 Szedłem tu na chwilę, sam nie wiem jak trafiłem. I dlaczego tak zabile i co zostawiłem w tyle. Przyszedłem tu na chwilę i nim zauważyłem. Zostałem przed cokolwiek i tyle.